Cześć, witajcie! Bardzo dużo osób prosiło mnie w komentarzach i w prywatnych wiadomościach, żebym nagrała coś z takiego mojego typowego dnia, to się chyba nazywa daily vlog czy coś takiego. Ja zbytnio nie byłam do tego przekonana, bo nie wydaje mi się, żeby ten każdy dzień był na tyle ciekawy, żeby nagrać z tego jakiś sensowny filmik. Dlatego postanowiłam pójść na kompromis i nagrałam parę moich ostatnich weekendów i skleiłam je w tym jednym filmiku, więc mam nadzieję, że będzie wystarczająco ciekawie, że i wytrwacie do końca. Więc jeśli jesteście zainteresowani, co robiłam przez ostatnie 3 weekendy, to bardzo serdecznie Was zapraszam. Ja będę robić tutaj taką małą narrację, żebyście się połapali, o co chodzi. To, co jeszcze zaznaczę na początku, to zwróćcie uwagę na pogodę, bo te urywki z różnych dni to są w przeciągu 3 tygodni. W przeciągu 3 tygodni chodziłam naubierana w kurtce i zamarzałam i chodziłam w krótkim rękawku i się gotowałam. I to wszystko działo się w przeciągu tych paru tygodni, co jest dla mnie po prostu fenomenem, bo cały czas przypominam, jest środek zimy. Kocham Colorado. Pierwsze miejsce, w którym byłam, to muzeum, które mieści się w downtown, w centrum Colorado Springs. I jest to muzeum, w którym kiedyś był sąd, ale sąd przenieśli i teraz mieści się tam muzeum. I powiem Wam, że ja nie jestem wielką fanką muzeów, ale w momencie, kiedy teraz przerabiam na historii wojnę cywilną i całą tą historię Ameryki, to pójście do muzeum i zobaczenie tego wszystkiego, co jest właśnie związane z tą wojną cywilną, z Indianami i z całym tym odkryciem Ameryki było naprawdę bardzo ciekawe. Pomijając fakt, że 3 razy włączyliśmy alarm i prawie nas stamtąd wygonili, to było naprawdę bardzo fajnie. I jesteśmy właśnie w court... Tak, to się nazywa. Courtroom, yeah. Więc jesteśmy w tej sali rozpraw i to jest oryginalna sala rozpraw, bo ten cały budynek, to całe muzeum to był właśnie sąd. Tylko że sąd przenieśli i teraz tutaj jest muzeum i możecie zobaczyć. To wygląda tak. I to są barierki i my bardzo inteligentnie przeszliśmy przez te barierki. Włączył się alarm za pierwszym razem i właśnie przyszło security i nam tam powiedzieli, że nie możemy. Ale w sumie bardzo miła pani opowiedziała nam dużo o całym muzeum. I później poszliśmy do tego domu i Dominik znowu przeszedł przez barierki i znowu się włączył alarm po prostu na cały budynek i przyleciało znowu dużo ludzi. Już się śmieją z nas i powiedzieli, że mamy nie dotykać karot, że mamy nie dotykać jakiegoś tam pokoju i nie możemy iść na górę. Już mają nas dość. Hello to Polish people. Hello to Polish people. Jesteśmy w muzeum i tu jest rekonstrukcja domu jakiejś Helen, która miała coś związanego z Indianami i będziemy odkrywać jej dom. I tu jest taka fajna rekonstrukcja. W sumie nadal nie wiem, kto to była ta Helen Hunt, ale miała jakieś tam ważne działania w Colorado Springs. I tutaj jest rekonstrukcja jej domu, który był parę przecznic stąd, ale musieli go zburzyć. No bo włączył nam się alarm. Tego właśnie mamy nie dotykać. I like it. Like, I can go to school by this. I love baseball. I know. I like this one, you can play with this. Oh, it fits you. You know who that guy is? No. Tutaj jest trochę o maratonach. W ogóle w Colorado Springs bardzo popularne są maratony. I tutaj jest pokazana trasa na Pikes Peak. A Pikes Peak jest wyższy od naszych rys. I to tak porządnie. Ma chyba z 3000 kilometrów. Where's Poland? Here's my city. It's so big. Znaleźliśmy pokój do przebrań. This will fit you better. Oh, actually, it's probably wrong side. That is so weird. Why do people wear those? Ten sam weekend, tylko następnego dnia, więc możecie od razu porównać, jak wyglądała pogoda. Pojechałam ze swoją host family do Garden of the Gods i jest to, wolno tłumacząc, ogród bogów. I nie bez powodu się tak nazywa, bo jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w Colorado Springs. Nie ogląda się tam kwiatów, tylko czerwone skały, góry i całą tą naturę. Z tego miejsca najbardziej znane są dwie skały. Jedna gigantyczna skała, pod którą można wejść i zrobić sobie zdjęcie, jakby się ją po prostu trzymało. Druga skała, a w sumie dwie skały, nazywają się skałami bliźniaczymi, bo są obok siebie i są bardzo podobne. I no nie wiem, co mogę jeszcze więcej o nich powiedzieć. Nie jestem zbyt dobra w opisywaniu, więc po prostu zapraszam Was do zobaczenia paru ujęć z tego dnia. One, two, zoom in a bit. This is a thin line. One, two, three. Can I take a picture of you? Yeah, just fine with me. Okay. Got it. Three. Which way we are going right now? I don't know. Are we lost? Uh-huh.
sisters. Felicity. I can push you. No, this is Kyrie's survival backpack. What is inside? The 10 essentials. Keep the time at 2 blocks for hours. Okay, sun protection. Ah, survival kit. That's mine! That counts. More sun protection. What is it? That's a smacker. Ooh, oh, let's get extra food. No! Not sharing it. No, oh no. What is it? Betta! Oh yeah, it's really kill useful fish. Here. Vandalize the theory. Lotion! Lotion? Oh, Dad just lit a lotion. Bug. I need some of that. Piece what of rope. It? Oh yeah. Wraz z nadchodzącym następnym weekendem nadchodziły też urodziny mojej host siostry, która kończyła całe 7 lat, więc była wielka impreza. Będziecie mogli zobaczyć parę urywek z tych typowych amerykańskich gier, które robi się na urodzinach, takie jak przypinanie ogona do osła, tylko w tym przypadku, bo to była bardzo tematyczna impreza. Był to kucyk pony mojej produkcji. Ja po prostu byłam z niego taka dumna, że rzucę szkołę i zostanę artystką. Kyrie! Okay, so you turned it 3 times. Why? Następnego dnia wybrałam się razem z przyjaciółmi w góry na tak zwany hike, tylko do nie Garden of the Gods, a Czerwonych Skał, które są w sumie bardzo podobne do tego Ogrodu Bogów, z tą różnicą, że tutaj bardziej już się wspina po tych skałkach, niżeli chodzi po samych ścieżkach, więc oczywiście było no więcej frajdy. Tak więc zapraszam! Hola, Polish people. Hola. Oh my god. Oh my god. Hey guys, are you okay? I have a non-flexible hip. Come on, it could go to the top. I'm happy. No, I'm happy right here. Don't throw it. I'm scared. W kolejny weekend była równie przepiękna pogoda i było chyba około 19 stopni. Chodziłam w samym krótkim rękawku i porwanych spodniach. Jest 10 lutego, czyli dzisiaj mija dokładnie 6 miesięcy, kiedy przyleciałam do Stanów. I jak widzicie, jest środek zimy, a jestem w krótkim rękawku, bo jest 20 stopni. Jest godzina 16:30 teraz, więc już się robi troszkę chłodniej, ale dzisiaj było 74 stopnie Fahrenheita, czyli około 23-24 stopni Celsjusza, więc no bardzo, bardzo ciepło. Ja idę właśnie na mecz koszykówki, który będzie grała moja szkoła z szkoły, która mieści się wokół mojego domu, więc mam taką możliwość, żeby się przejść tam. W Ameryce na światłach przez dosłownie 3 sekundy pokazuje się ludzik, a później ma się timer, czyli czas, w którym musimy właśnie przejść ulicę. I to jest w sumie bardzo fajne, bo nie trzeba się śpieszyć. Chociaż na początku było to dla mnie bardzo stresujące, bo zawsze miałam wrażenie, że nie zdążę.